Sponsorem programu jest PKO Bank Polski. Niekwestionowany lider polskiej bankowości. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki. Zapraszam na program Kapitał ma narodowość. Naszym gościem dziś jest pan profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz, co ważne na potrzeby dzisiejszego programu, autor książki Patriotyzm Gospodarczy. Witam serdecznie pana profesora. Witam pana redaktora i państwa. Szanowni państwo, kilka lat temu liberałowie wyśmiewali narodowość gospodarki, narodowość kapitału. Dzisiaj jest inaczej. A dzisiaj nawet USA, gospodarka USA staje się coraz bardziej narodowa. I to pytanie, czy to kolejny krok w zmianie tego paradygmatu, w zmianie podejścia do pieniądza, w gospodarce i do samej gospodarki? Czy odchodzimy od tej gospodarki globalnej, wolnorynkowej na rzecz tych małych, mniejszych, bardziej sterowalnych gospodarek krajowych na świecie, państwowych? Tak, to się potwierdza, co pan redaktor powiedział, że nawet Stany Zjednoczone, kraj, który kojarzymy z gospodarką wolnorynkową, gdzie wydaje się, że własność prywatna jest ponad wszystko postrzegana jako coś, jako wartość jako pierwsza wartość gospodarki rynkowej. Natomiast nawet w Stanach Zjednoczonych, w tak bardzo rozwiniętym kraju jak Stany, również widać, że ostatnie właśnie działania ze strony prezydenta Trumpa wyraźnie wskazują na to, że kapitał ma narodowość i również doskonale rozumie to prezydent Trump. To można podać taki przykład, jak w ostatnich tygodniach, miesiącach media pisały o pewnym takim sporze między prezydentem Donaldem Trumpem a spółką General Motors, która wiadomo, że w przeszłości była ratowana. Między innymi to, że ona istnieje w tych czasach trudnych, właśnie w czasach kryzysu, nawet w ostatnim kryzysie lat 2007-2009, też korzystała z pomocy państwa. I teraz właśnie Trump wypomina, że słyszy się, że jest likwidacja miejsc pracy, chce General Motors w pewnych swoich stanach, jeżeli dobrze pamiętam, Ohio czy Michigan, chce po prostu część zakładów zlikwidować. No i oczywiście Donald Trump doskonale sobie zdaje sprawę, że to będzie oznaczało również likwidację miejsc pracy w tych Stanach. I nawet zapytał tak prowokacyjnie, że a co w Meksyku, z zakładami w Meksyku czy w Chinach też będą likwidowane? I to właśnie pokazał, że tak jak właśnie tutaj pan redaktor zwrócił uwagę na początku, że właśnie ten kapitał ma narodowość i również coraz więcej krajów, no szczególnie no Stany Zjednoczone są takim przykładem, gdzie bardzo walczy o swoje interesy gospodarcze i to wyraźnie chce pokazać. Natomiast rzeczywiście coraz więcej krajów też dostrzega ten, zwłaszcza można to tak powiedzieć, że mamy gospodarkę rynkową. W wielu krajach występuje ta gospodarka rynkowa, natomiast obywatele krajów sobie przypominają o roli państwa właśnie w dobie kryzysu. Tak to zazwyczaj jest. I no teraz zwłaszcza głosy z Grecji i Grecja i Włochy, tak, idą w tym kierunku, szukają tutaj ratunku, ale akurat w ich przypadku problemem z uratowaniem ich gospodarek jest to, że one są w strefie euro. To akurat uniemożliwia konkurowanie czy wzmocnienie konkurencyjności tych gospodarek przez regulacje pieniądza, prawda? Zwłaszcza właśnie w dobie kryzysu, nawet podmioty prywatne, przedsiębiorstwa prywatne liczą na pomoc, na wsparcie państwa. I tak było w ostatnim kryzysie tutaj wspomnianym. Okazuje się, że właśnie te kraje, które podjęły bardzo szybko działania ratunkowe ze strony właśnie rządy tych krajów i banki centralne, tutaj, szczególnie jak pan redaktor właśnie mówił na początku, też mam zaszczyt zasiadać w Radzie Polityki Pieniężnej, czyli właśnie w organie naszego banku centralnego, Narodowym Banku Polskim. I
Wiele banków centralnych w tamtym czasie, w czasie kryzysu, podjęło pewne działania niestandardowe. Oczywiście były te banki bardzo krytykowane, że to jest właśnie ingerencja w rynek, że to nie powinny, że jakby wychodzą poza swój mandat. Ale się okazało, o blokowaniu pieniądza. Tak, ale okazało się, że właśnie te kraje, gdzie te banki centralne tych krajów i rządy tych krajów podjęły działania, zazwyczaj wspólnie, we współdziałaniu ze sobą, podjęły działania interwencyjne, okazało się, że te kraje wychodziły szybciej z kryzysu. I tutaj można oczywiście dyskutować o instrumentach, o skuteczności tych instrumentów niestandardowych. To jest dyskusja i w nauce, i poszczególni bankierzy centralni z całego świata organizują konferencje i dyskutują, czy to jest zasadne, są instrumenty, czy są skuteczne. Ale jednak trzeba powiedzieć, że od momentu, kiedy zastosowano te instrumenty, ten kryzys, zaczęły te kraje wychodzić z kryzysu i trend gospodarki się zaczął zmieniać i również bezrobocie zaczęło spadać. No tak, także w przypadku, przepraszam, że wejdę w słowo, w przypadku Grecji akurat, no, byliby sobie łatwiej w stanie poradzić, bo że analitycy twierdzili, że żeby gospodarka choćby Grecji odzyskała konkurencyjność, należałoby albo zadziałać właśnie na kursach walut, gdyby miała Grecja wtedy swoją walutę, albo obniżyć wynagrodzenie o 20%. Tak. I to byłyby dwa najszybsze wyjścia z tej sytuacji. Jedno wyjście przez brak własnej waluty zostało zamknięte. Tutaj też można taki podać przykład niedawno, i tutaj też chciałem podziękować właśnie portalowi W Gospodarce, że opublikował niedawny mój tekst dotyczący państwowych funduszy majątkowych. Tutaj to też jest taki bardzo ciekawy temat i mam zamiar do niego jeszcze wrócić na pewno w dalszej części programu. Natomiast panie profesorze, co do właśnie wspomnianego i kryzysu 2008-2009, wielu ekonomistów, uznanych zresztą, jakby ten kryzys zweryfikował te poglądy na klasyczną gospodarkę wolnorynkową, na to, co wolno, co nie wolno, czego nie wolno, co państwo może, a czego nie może, co powinno. I tutaj najbardziej, niektórzy z najbardziej zagorzałych uczniów klasycznej teorii się jakby nawrócili, tak? Ten, faktycznie u nich też jest obserwowalny ten zwrot ku tej gospodarce, w której bardziej państwo ingeruje. Jeżeli mamy trend i ten trend jest światowy, a przynajmniej w wielu ważniejszych gospodarkach na świecie, jak na tym tle wygląda Polska? Tu można powiedzieć tak, jeszcze wracając właśnie do tego kryzysu, też sobie przypominam, bo właśnie w książce, której pan redaktor przedstawił na początku naszego dzisiejszego programu, Patriotyzm Gospodarczy, właśnie tam zawarłem taki przykład takiego ekonomisty Pawła Orkisza, byłego redaktora naczelnego miesięcznika Nasz Rynek Kapitałowy, i on na blogu swoim właśnie w 2009 roku, czyli właściwie to był taki apogeum, można powiedzieć, kryzysu, sformułował taką myśl, że toczy się na naszych oczach w dzisiejszym świecie trzecia wojna światowa, i powiedział, że jest to wojna ekonomiczna. I właśnie to powiedział, że polega ta wojna na tym, że jest tu walka o własność. I te narody, czy te kraje się liczą, które mają duży udział własnej rodzimej własności w krajowej gospodarce. To on wyraźnie tutaj podkreślał, że toczone są, ta wojna ekonomiczna toczona jest nie tylko przez poszczególne przedsiębiorstwa, z reguły korporacje, duże firmy, ale również przez państwa narodowe, które używają różnych instrumentów, tak jak tutaj mówiliśmy, banki centralne, rządy. I nasza gospodarka też pokazuje, że w dobie ostatniego kryzysu też jeszcze działania podejmował Narodowy Bank Polski pod wodzą świętej pamięci prezesa Sławomira Skrzypka, który, nie wiem, czy państwo wiecie, że właśnie prezes Skrzypek był jednym z inicjatorów w ogóle powołania Komitetu Stabilności Finansowej. To on między innymi zainicjował prace legislacyjne, żeby powołać taką instytucję, bo o co tu chodziło? No, wiadomo, że nasza gospodarka, stan gospodarki nie był zarażony toksycznymi aktywami, nasz sektor bankowy był stosunkowo zdrowy, natomiast wiadomo, że te czynniki zewnętrzne na zasadzie pewnej śnieżnej kuli, czy na zasadzie pewnego efektu zarażania, mogły się również te negatywne zjawiska przekształcić i niestety odbić na naszej gospodarce. I tutaj właśnie bardzo dobrze było podjęte działania szybko ze strony Narodowego Banku Polskiego. No i też oczywiście rząd też, trzeba to powiedzieć obiektywnie, też wtedy podjął tą współpracę, i uważam, że to było bardzo, bardzo szybko podjęte, i to jest taki przykład, że właśnie państwo jest potrzebne w gospodarce. Oczywiście nasza gospodarka jest oparta o kapitał prywatny,
przedsiębiorstwa prywatne, bo jednak popatrzymy, jak popatrzymy na zatrudnienie, no to większość zatrudnienia jest właśnie w tych firmach prywatnych, chociaż oczywiście sektor państwowy też odgrywa ogromną rolę w gospodarce i też pokazuje przykład Polski, że może być efektywny, że może też wspierać polską gospodarkę. Tutaj nasz kraj też jest takim przykładem, gdzie staramy się, przynajmniej teraz obecny rząd tutaj też można powiedzieć ma duże zasługi, gdzie właśnie tą ideę patriotyzmu gospodarczego realizuje od strony właśnie tej odgórnej. To znaczy my tutaj, jak żeśmy ostatnio się z panem redaktorem spotkali właśnie na kanwie dyskusji o książce Patriotyzm Gospodarczy, to mówiliśmy, głównie koncentrowaliśmy uwagę na tym patriotyzmie gospodarczym oddolnym, od strony konsumenta, przedsiębiorcy. Natomiast wiadomo, że nie wolno zapominać, oczywiście teraz jak dzisiaj mówimy o tym roli państwa w gospodarce, nie można zapominać również o właśnie tym patriotyzmie odgórnym. I uważam, że obecnie władze bardzo, bardzo korzystnie tutaj podejmują działania. No, na przykład mamy... To jest właśnie ciekawe pytanie, czy obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Inwestycje ruszyły. Czy można jakoś połączyć, skorelować te dwa wątki, wysnuć tezę, że wśród polskich przedsiębiorców włączyło się to ten patriotyzm załączył się, prawda, i nagle ruszyły inwestycje. Można powiedzieć tak, że załączył się na pewno po stronie konsumentów, bo widać, że nastroje konsumenckie bardzo się poprawiły w ostatnich 3-4 latach. Również wyniki finansowe przedsiębiorstw też się poprawiają. Oczywiście jeszcze jest daleko do jakiejś hura optymizmu. Inwestycje lekko się ożywiły, natomiast oczywiście z punktu widzenia motorów naszego rozwoju gospodarczego, no moim marzeniem jest to, żeby właśnie te inwestycje były jeszcze mocniejsze, jeszcze większe, bo na razie głównym motorem rozwoju gospodarczego nadal jest konsumpcja. Z jednej strony to jest dobre, bo to właśnie poprawia nastroje naszych rodaków i to też właśnie widać, że program 500+, tutaj od strony państwa właśnie ta pomoc, ten patriotyzm odgórny od strony państwa tutaj zadziałał. No natomiast właśnie warto, uważam, że również konstytucja dla biznesu, która właściwie wchodzi w życie, tak, w ostatnich tygodniach, miesiącach, ona też może odegrać bardzo ważną rolę właśnie dla tych małych i średnich firm polskich, prywatnych, polskich, bo to właściwie cały sektor małych i średnich firm działających polskie, na tak naszym jest. Terytorium w Polsce. Jest to, są przede wszystkim rodzime nasze polskie podmioty. I jeżeli one mogą skorzystać z tych dobrych, myślę, że dobrych uwarunkowań legislacyjnych, które są tutaj, stwarza obecny rząd warunki, to myślę, że też będzie się ta sytuacja jeszcze też wzmacniać i prawdopodobnie również inwestycje mają szansę też się ożywić. Też jeszcze warto się powiedzieć, bo jednej rzeczy, bo jeżeli mówimy o zmianach jeszcze od strony właśnie tego patriotyzmu odgórnego, no to wiadomo, też powiedziałem o konstytucji dla biznesu, ale jednak też te pracownicze plany emerytalne też są, myślę, takim wyzwaniem. Oczywiście tutaj jest też duży znak zapytania, jak to będzie w praktyce funkcjonować te zmiany. Natomiast ale jeszcze jakiś sposób na zwiększenie jednak tego poczucia, że jakaś emerytura nas czeka, tak? Pracownicze plany kapitałowe absolutnie tak. Też chyba taka konstatacja z tego, że warto dbać o te nastroje konsumentów, skoro to konsumpcja w największej mierze napędza to polskie PKB obecnie. A jeżeli pan profesor pozwoli, ja chciałbym zmienić troszeczkę właśnie teraz temat, wrócić do tego znakomitego felietonu, który był pan łaskaw opublikować na naszym portalu w gospodarce.pl, czyli państwowe fundusze kapitałowe. Jak to jest na świecie? I to jest chyba też bardzo ważny aspekt pieniądza i narodowości pieniądza w gospodarce. To, że właśnie kapitał ma narodowość, no to pokazują przykłady tych właśnie krajów, które wprowadziły w swojej gospodarce tego typu instytucje, te państwowe fundusze majątkowe. I tutaj widać, że zadaniem tych państwowych funduszy majątkowych jest wspieranie tych poszczególnych krajów. To znaczy one działają, są kontrolowane przez rządy poszczególnych krajów, albo są kontrolowane właśnie przez banki centralne, co jest może takim trochę egzotycznym tutaj dla krajów europejskich, tutaj tej szerokości geograficznej, natomiast jest to całkiem naturalne dla krajów dalekowschodnich, czy krajów właśnie arabskich. No właśnie, jak to działa i kto to robi na świecie? No to jest ciekawe. To jest tak, bo z jednej strony pojawiają się ogromne nadwyżki finansowe w tych krajach. Z tytułu na przykład, jeżeli chodzi o kraje arabskie, no to jest przede wszystkim produkcja ropy, wydobycie ropy i sprzedaż, i oni z przerobu ropy z tego żyją. Podobnie Norwegowie, tak? Tutaj też ten fundusz
jest takim, można powiedzieć, wyjątkiem, jeżeli chodzi o Europę, to właśnie Norwegia jest takim przykładem. Natomiast inne kraje, jak Chiny czy inne kraje dalekowschodnie, to niekoniecznie ropa, bo one przecież nie, one nawet kupują ropę. Chiny to przecież jest główny importer ropy. No tak, ale wspólny mianownik jest taki, że kraje, które mają ogromne nadwyżki kapitałowe, nie konsumują ich. Tak jest. I odkładają te nadwyżki w specjalnie powołanych instytucjach finansowych, których właśnie cele są... tylko w co? Tak, właśnie, których cele są bardzo zagadkowe. To znaczy tak naprawdę tutaj w artykule też pokazuje, taki jest wskaźnik przejrzystości tych instytucji. I widać, że właśnie te kraje, głównie arabskie, kraje dalekowschodnie, one bardzo zachowują dużą dyskrecję. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że one sobie zdają sprawę, że w dzisiejszych czasach właśnie toczy się ta wojna ekonomiczna, głównie z tymi dużymi korporacjami międzynarodowymi. I na przykład państwa narodowe, tak jak Chiny, właśnie tutaj kraje arabskie, to one wiedzą, że żeby w rywalizacji pokonać te koncerny, kapitały, koncerny, wielkie korporacje międzynarodowe, to trzeba przybrać przynajmniej część cech tych korporacji. Jakie są główne cechy? Czyli kraj musi działać jak korporacja. Niestety musimy tu postawić kropkę, panie profesorze. Bardzo mi przykro. Jest to fascynujący temat i zapraszamy do odnalezienia go na portalu w gospodarce.pl. Naprawdę jeszcze raz dziękuję. Znakomita. Ja jeszcze, że mogę powiedzieć, bardzo chciałem podziękować tutaj portalowi w Polsce za to, że mogłem przyjść i mogłem się podzielić swoimi tutaj informacjami. Dziękuję uprzejmie. Naszym gościem był dziś pan profesor Eryk Łąc, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz znakomitej książki, zapewnia państwa, Patriotyzm Gospodarczy. Serdecznie panu dziękuję. I dziękuję państwu. Kłaniam się i do widzenia. Sponsorem programu był PKO Bank Polski, niekwestionowany lider polskiej bankowości. PKO Bank Polski. Dzień dobry.